Moda festiwalowa od zawsze wzbudza wiele emocji, w tym roku gwiazdy również nie zawiodły, na przykład Kaja w takiej spektakularnej kreacji, czy też Tatiana Okupnik, która wskoczyła w cekiny. Zresztą Kaja chwilę później również pojawiła się w wersji disco, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej festiwalowej mody, to musicie iść do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, tam na przykład stroje Korteza, Marii Koderbskiej, czy też Trubadurów, albo taki garnitur, który kiedyś w Opolu założył Kamil Bednarek. Zresztą gadżetów gwiazd jest tu więcej, te na przykład należały do Urszuli Sipińskiej. A ten pamiętny strój to Michał Wiśniewski, Opole 2002. No, trzeba przyznać, że robi wrażenie. W takiej kreacji Izabela Skrybun-Dziewiątkowska z tercetu egzotycznego kręciła teledysk, tuż obok sukienka Natalii Kukulskiej, czy też pamiętna kreacja Anny Jantar, no i ten legendarny już garnitur Izabeli Trojanowskiej. Są też okulary, te należące do Krzysztofa Cugowskiego od razu możemy wypatrzeć. No i czapka Korteza, czy też Krzysztofa Krawczyka, to oczywiście z ery Parostatki. No i Majka Jeżowska, no ten strój mógł należeć tylko do niej. W Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu mnóstwo materiałów dotyczących historii polskiej piosenki. Każdy znajdzie coś dla siebie, czy też takie historyczne instrumenty. Ten z Opola 1964. Można też wejść do budki i nagrać opolski przebój we własnej wersji.